vlogu. Powiem wam, że dzisiaj tak kremowo się ubrałam. Wstałam rano, zaraz wam pokażę, jest w ogóle taka mgła. Chyba jakiś deszczyk pada. I w ogóle tak, co się stało? Gdzie jest wiosna? Było takie piękne słońce, ja wczoraj chodziłam w ogóle bez kurtki, a dzisiaj nagle, ale ma być właśnie jakieś pogorszenie, że nawet ma śnieg padać. Więc tak, gdzie jest ta wiosna? Ja zaczynam, słuchajcie, otwieram tutaj paczkę. Zaczniemy od Awy. I słuchajcie, tak, właśnie tu będą już takie wiosenne, letnie w ogóle rzeczy. Mówię to za każdym razem, ale uwielbiam te grafiki, zobaczcie. Martinik, Martynika. Co my tu jeszcze mamy? Wow. Mauritius. Czekajcie, wyjmę to sobie wszystko. Bo tutaj Malediwy też, zobaczcie jaka piękna jest ta grafika. Mamy, słuchajcie, dwa nowe dyfuzory. Ja tych zapachów jeszcze nie miałam. Nie. I teraz tak. U mnie na przykład tutaj stoi, w gabinecie mogę wam pokazać, Wenecja, którą bardzo lubię. W ogóle te patyczki, to jest ten mniejszy rozmiar. Tu nie jest napisane, bo to są chyba te większe. Zaraz zobaczymy. Nie pamiętam, sorry. Ale ta Wenecja przepięknie pachnie, tak świeżo. A drugi zawsze mam w toalecie i zazwyczaj też mam jeden przy wejściu i właśnie akurat przy wejściu nie mam, więc idealnie się składa. Zaraz otworzymy, zobaczymy jak one pachną. No ja uwielbiam, słuchajcie, te dyfuzory i jeżeli o mnie chodzi, to na takie pomieszczenie ten pokój ma około, nie pamiętam, 10-12 metrów jakoś tak, to ten mały pachnie mega. W toalecie no tak samo, toalek jest mniejszy. A to są... To jest ten większy? Boże, mój astygmatyzm w ogóle nie pozwala. Widzicie? Wiecie, że ja patrząc na... Muszę sobie tak. No dobrze, myślałam, że jest większy. Naprawdę, ja mam taki astygmatyzm, że ja muszę sobie przyłożyć rzeczy do siebie, żeby stwierdzić, czy coś jest większe. Nie chcę, słuchajcie, jestem cała... Kremowy, znaczy mam ten kremowy dres. Nie chcę się pobrudzić tym. Dobra, i tak będę musiała odkręcić. No ale to już wiecie, że ja walczę z opakowaniami. To nie jest nic nowego. Udało się. I słuchajcie, to, jest to są Malediwy. Bardzo, bardzo świeży zapach. Kojarzy mi się z jakimiś letnimi perfumami. To jest, wiecie co, taki zapach, który mi się kojarzy, jak macie na przykład wersję perfum na lato. Wiecie, o co chodzi? Takie letnie, świeże wersje perfum. To tak pachnie. Kiedyś Acqua di Gioia z czymś, właśnie to jest taki wodno... Wodno, nie mam tutaj tych perfum, ale miałam kiedyś takie bardzo świeżo, bardzo tak perfumowo bym powiedziała, bo wiecie, że ja rozróżniam te zapachy na takie, które pachną na przykład owocami, jedzeniem, tak, albo takie, które pachną jak perfumy i te zdecydowanie pachną jak perfumy. Tak, no tak, tak, słuchajcie, tak bym to określiła, jak letnia taka rzeźka wersja perfum. Bardzo to mi się podoba. I tutaj mam napisane, że ten dyfuzor duży wystarcza do 12 tygodni. One, słuchajcie, a niby te małe, o ile dobrze pamiętam, 4. U mnie dużo dłużej stoją. O, no i zobaczcie, tutaj... Jest więcej niż połowa.
I pamiętajcie tylko, żeby obracać te patyczki co jakiś czas. Nie wiem, z czym mi się to kojarzy, ale no tak. Wow, zarąbisty jest ten zapach. Mega. A tutaj mamy Martinikę, Karaiby. I Martynika, słuchajcie, to jest tak, nuty zapachowe, amarantus, mleczko kokosowe i sandałowiec. Więc bardzo jestem ciekawa. Już czuję kokosa, więc to będzie taki letni zapach. Jeszcze jest ten różowy, taki mój ulubiony zapach z Awy, to są też Karaiby. To Wam pokazywałam ten peeling do ciała i on też jest taki kokosowy i on pachnie trochę... O, mamo! Jak lubicie kokosowe zapachy, takie w tonacji mleczka do ciała, nie mleczka do ciała, tego olejku do opalania, lata, wakacji... Czekajcie, ja muszę Wam przynieść tą świecę albo ten peeling, bo nie pamiętam, jaki to był zapach, poczekajcie. Dobra, już jestem, przepraszam, ale nie pamiętałam. To są Bahamy, Karaiby, tu jest body scrub, czyli peeling do ciała. Sorry, ale jest po prostu mokry. Przed chwilą brałam prysznic i go używałam. W ogóle, jak macie ochotę, to ten peeling to jest złoto. Ja już go Wam tyle razy polecałam. Jest peeling cukrowy, uwielbiam ten zapach. No i właśnie mam świecę i peeling o tym zapachu. Więc jeżeli Wam się te Bahamy podobały, to musicie tą Martinikę powąchać, bo powiedziałabym, że to jest... jak to powiedzieć? O ile właśnie te Bahamy są takie kokosowe, jak olejek do opalenia, to pachnie jak perfumy z taką nutą kokosa. Oba te zapachy są takie perfumowe bardziej, bo te Bahamy są takie jak olejek do opalania, jak drink, jak coś takiego, a to jest właśnie może przez to piżmo, wiecie? Nie piżmo, co tu jest? Sandałowiec. Może ten sandałowiec właśnie dodaje takiej, wiecie, nutki elegancji takiej perfumowej bardziej. Dobra, wkładam te patyczory. O, zobaczcie. Piękny taki różowy. Pokaż się ładnie. O, pięknie. Mamy teraz ostrość. Sztos, zarąbiste. I to pachnie jak... Oba te dyfuzory pachną jak takie, jak all inclusive. Ekskluzywne. Jakiś mieszanka wakacji, olejku do opalania, drinka, plaży i perfum. No, ale pachną zdecydowanie latem, więc idealnie, w ogóle aż od razu się tak obudziłam, bo jak wstałam dzisiaj rano i zobaczyłam tą pogodę, to... dobra, więc teraz tak. Jeszcze świeca. Co ja zrobiłam z tą świecą? Tu jest, właśnie tak patrzę, jeszcze miałam... To też jest Mauritius, okej, okay, dobra. A to było? To są Malediwy. Dobra, więc jeszcze jeden zapach. Pokaż mu się. A, tutaj. Sorry, musimy chwilę powalczyć z opakowaniem, bo przecież stwierdzilibyście, że mnie ktoś podmienił na kogoś innego, gdybym bez problemu otworzyła kartonik. Dobra, rozerwę. O, co tutaj mamy? Delfina, jak ty się nazywasz? Boże, ja dzisiaj mam chyba od tej pogody takiej, bo w ogóle też spada ciśnienie na maksa dzisiaj. Jak się nazywasz? Flaming. Flaming? A może to jest inny? Nie, chyba Flaming, nie? Dobra, i tak wygląda ta świeca. Wkraczamy już w takie tropikalne, wakacyjne klimaty. Wow, ale słodkie opakowanie. No i to nadal też jest taki, powiedziałabym, perfumowy zapach. I Mauritius to jest, słuchajcie, mandarynka, zielona herbata i konwalia.
Ja uwielbiam te trzy zapachy, a razem mega świeżo, mega letnio, tak, wiecie co, takie rześkie są te zapachy, takie energetyczne, takie przepięknie to pachnie. Nie wiem teraz, który jest mój faworyt, bo najpierw Malediwy były na pierwszym miejscu. Nie, nie umiem powiedzieć. Teraz mi się chyba to najbardziej podoba. Przepiękne. No. Wow, powiem wam, że to chyba będą moi nowi faworyci. Zawsze mówiłam, że te Bahamy to jest mój taki ulubieniec, ale chyba został zdeternizowany. No to jest, powiem wam. I zupełnie coś innego. Nie umiem wam tego porównać do żadnego zapachu ani mi znanego, ani z Awy, który wcześniej miałam. Wow, niesamowite, że słuchajcie, jeszcze da się wymyślać nowe zapachy. I naprawdę, słuchajcie, za każdym razem jest coś takiego, co mnie zaskakuje i mówię, no to jest po prostu te trzy zapachy dzisiejsze, to jest mega coś w moim guście i w moim klimacie, idealnie trafione. Dobra, i będę mieć dla was kod. I mamy tak, Shush Free, minus 40% zniżki na zakupy, plus standardowy dyfuzor zapachowy 100 ml gratis. Więc to jest ten, który wam pokazywałam, w sensie ta wielkość, bo to jest normalny, a to jest duży. Więc macie minus 40% na zakupy i z moim kodem jeszcze dostaniecie dodatkowo gratis dyfuzor takiej wielkości. Więc tak, kochani, ja zaraz wychodzę, zaraz wam pokażę, co mam na sobie. Idę ustawić sobie dyfuzory w domu i zaraz się zbieram i pokażę wam, co jest co mam na sobie. Linki, wszystkie tam te szczegóły, a wy będziecie mieć w opisie pod spodem. No hej, pokażę wam teraz, co mam na sobie. Więc tak, muszę odejść. Ja dzisiaj tak wyglądam. Jestem cała, no nie na biało, ale na kremowo, więc muszę uważać, żeby się nie pobrudzić. Właśnie. Perfumy to dzisiaj będzie Miss Dior. Nie, Miss Dior one się chyba nazywają. Dobra, i to jest dres Zary z jesieni zeszłego roku. Buty są kupione w zeszłym roku po wyprzedażach zimowych, jakoś je kupiłam w styczniu czy w lutym. Także, o, to są takie trapery beżowe. Idealnie mi pasują, bo oczywiście dresy są na mnie za krótkie. Jest moja wysokich ludzi, więc takie wyższe buty idealnie wyglądają. No i tak, dzisiaj stwierdziłam, że założę sobie ten kremowy dresik, bo bardzo dawno go nie nosiłam. A na to, ponieważ jest pogoda taka sobie, ale nie jest jakoś jeszcze tak bardzo zimno na płaszcz kupowy czy coś, więc założę sobie ten płaszcz. On też jest z zeszłego roku, on jest z H&M-u. O! Więc dzisiaj same zeszłoroczne rzeczy, więc podejrzewam, że wam nic nie podlinkuję. No i do tego mój worek, bo on idealnie będzie pasował i w ogóle do tej stylówki. I kolorem. O! Mega mi się podoba. Tak w sumie nie wiedziałam, w co mam się dzisiaj ubrać. I zajrzałam do szafy, ponieważ teraz mam porządek, to widzę, co mam. I właśnie sobie wyciągam różne stare rzeczy, znaczy stare, no wiecie, w sensie nie takie te bieżące. I tak akurat idealnie wiosennie, bo baza jest taka jasno kremowa. Płaszcz jest ciemniejszy, te buty mi idealnie pasują. One w ogóle są, wiecie co, one są śmieszne, bo one są z materiału, ale w środku mają takiego miśka, więc są takie trochę ocieplane. No. A ten płaszcz uwielbiam. To jest jeden, uważam, z moich fajniejszych zakupów. On idealnie leży, nie gniecie się. On chyba był, on jest chyba z domieszką wełny, nie pamiętam. Jak mi się uda znaleźć linka i jeszcze by był dostępny, to wam podlinkuję, ale bardzo wątpię.
Tak, to jest jeden z takich fajniejszych moich płaszczy. Podoba mi się połączenie właśnie takiego luźnego dresu z takim bardziej formalnym tym płaszczem. Jeżeli chodzi o makijaż, to wszystko tak jak zawsze. Nana Naked na ustach, nic nowego. Cały czas robię tak samo makijaż tym samym, także tutaj nic nowego nie ma. Tracę głos. Zegarek, biżuteria Moon Sister. No i właściwie to tyle. Ja tak wyglądam, uciekam i odezwę się do Was, jak wrócę. No dobra, słuchajcie, ja już wróciłam do domu. Nagrałam Mierzymy i Holska jem. Słyszy tu pięknie cierpliwie, zaraz Ci nastawię obiad. I w sumie zostałam w tym, co zamówiłam. Taki luźny t-shirt szary. I to są te same leginsy, co te zielone. Ten zielony komplet, który mam. Podlinkuję Wam. Kupcie sobie te leginsy, to jest złoto. Naprawdę, to tak ładnie wszystko tutaj zasysa. Ja mam rozmiar S, z leginsów mam M. Jak coś to obejrzycie, haul, bo się powtarzam, ale naprawdę, w haulu też Wam to mówiłam, ale to jest po prostu rewelacja. Tak? Rewelacja? Chcesz też leginsy? No zaraz Ci, już, nastawiamy obiad. A zaraz Wam pokażę w ogóle, jaka jest... Zobaczcie, jaka jest dziwna pogoda, jak jest ciemno, w ogóle jest chyba 14. Widzicie? Taka szarobura ta pogoda. Nie wiem, co tu się stało. Ale jakoś, powiem Wam paradoksalnie, nie wiem dlaczego, ja dzisiaj w tej pogodzie jakoś się czuję mega rzeźko. Tuż dla sushi właśnie przed wyjściem wyjęłam ten udziec cielęcy, żeby się rozmroził, bo miałam zamrożony. Zostawiłam zmywarkę i tu mam... Tak, mam umyty krok pod, więc zaraz Ci nastawię jedzonko, wyjmę Twoje makaweczki. A ja też jestem mega głodna, więc... a nie, już jest 3:30. Mam ten gulasz, który robiłam ostatnio. Mam marchewkę z groszkiem. I mam pampuchy, więc taki sobie zrobię dzisiaj wypasiony obiad. Muszę to wszystko powyciągać. Sushi nastawię jedzenie. Jejku. O, tak. I właśnie usiądę na chwilę, żeby się do Was odezwać. Powiem Wam, że miałam właśnie kilka takich dni, jak było tak mega ciepło, że czułam właśnie, mówiłam o tym wczoraj we vlogu i w ogóle dziękuję Wam za wszystkie komentarze, gdzie mnie wspieracie i piszecie, że właśnie, kurczę, jak ktoś nie miał depresji, to tego nie zrozumie, ale wydaje mi się, że to i też ktoś napisał, że przy alergiach właśnie zaczyna taki sezon pyłkowy, to też tak jest i ja mam wrażenie, że no zakstusiłam się wodą, tak? Że u mnie to było bardziej takie przesilenie wiosenne i może te pyłki, bo dzisiaj się popsuła pogoda, a ja w ogóle od rana już byłam na mieście załatwiać różne rzeczy. Nagrałam jeden film, teraz nagrywam vloga, zaraz zrobię obiad, a przez ostatnie dni, jak było tak ciepło, to po prostu wiecie co, wczoraj to było? No nieważne, nie nagrywałam, nie vlogowałam tego dnia, ale wyszłam z domu, załatwiłam coś i wróciłam i po prostu tutaj na kanapie usnęłam, wiecie? A wydawało mi się, że jestem wyspana i tak dalej, ale po prostu coś oglądałam na komórce i usnęłam tu na kanapie, więc... Tak. Może później się jeszcze przejdę do Lidla właśnie, albo kurczę, powinnam iść do Rossmana, tylko tak się zimno zrobiło, że nie chce mi się iść. Bo skończyła mi się, słuchajcie, oliwka pod prysznic, pasta do zębów mi się skończyła, ale ostatnio kupiłam. A wiem co, właśnie ktoś mi ostatnio napisał, żebym wymyła mój dzbanek Brity, bo tam jest brudno na dole, nawet nie tam, gdzie jest ten filtr, który się wymienia, tylko w tej części dzbanka. I słuchajcie, go rozebrałam, włożyłam do zmywarki, a tam po prostu zielono. Zielono. Ja nie wiem, jak ja tego nie widziałam go, a ja go myję jakoś regularnie. No ale tak sobie pomyślałam, że ten dzbanek już ma 5 lat albo więcej. I może czas na nowy, bo filtr wymieniam regularnie. Ten dzbanek też mam, ale po prostu... Więc właśnie muszę albo zamówię sobie na Allegro, nie wiem, czy Britę, czy Duffy. Miałam Britę.
I powiem Wam, że to działa w takim sensie, że na przykład nigdy nie miałam w tym czajniku tutaj kamienia i zawsze wlewam wodę tylko z tego dzbanka filtrującego, tak samo do żelazka parowego, do steamera, do ekspresu, do kawy i naprawdę to, jeżeli chodzi o kamień, to chroni sprzęt AGD, małego AGD, tak. No ale wiecie, co chodzi o do nawilżacza powietrza, też zawsze tylko wlewam właśnie z tego. No i właśnie powinnam się przejść do Rossmana, bo właśnie tam kilka takich rzeczy mi się pokończyło. Patrzyłam właśnie, czy w Lidlu nie ma tych filtrów, bo czasami są, ale akurat nie było, ale chyba po prostu kupię cały nowy dzbanek, wiecie. Bo, no nie wiem, umyłam go w zmywarce, ale i tak widzę, że tam jakoś tak jest. No a ja naprawdę mówię, za każdym razem jak nie wiem, sobie robię herbatę czy coś, to filtruję tą wodę, naprawdę tego używam. Zwierzakom też do miseczek nalewam wody właśnie z tego. Ja mam taki dzbanek i on niby tutaj wygląda ok, ja go całego wymyłam, ale tutaj gdzieś w środku to po prostu był cały taki, zresztą widzicie, to jest akurat kamień chyba, nie? Ale taki już jest ten dzbanek. Chyba pora na nowy. Nie wiem. Zobaczę, jeszcze raz go włożę do zmywarki. Tutaj się wymył, nic mu się nie stało. Mój filtr. Zobaczymy. Dam mu jeszcze jedną szansę. Jak nie, to będzie do kwiatków. Po prostu go zostawię. Włożę mu filtr i będę kwiatki nim podlewać. To niedobrze, kwiatki z przefiltrowanej wody, nie wiem, co sądzisz? O właśnie, do krokpota jak nalewam wody, to też tylko z tego dzbanka. No i właśnie jeszcze tylko Wam powiem, że nagrywałam Holzheim i tu też chyba alergia. Nie to, że tracę głos, tylko mam chrypę. I też Wam to mówiłam, ale słuchajcie, ostatnio za każdym razem nie wiem, ile czasu spędzam na szukaniu skarpetek i nie mam dwóch. Pokazywałam Wam, że kupiłam te takie woreczki do prania na skarpety i klipsy, bo naprawdę moja pralka zjada skarpetki. Już wyjęłam szufladę, wszystko posprawdzałam i muszę tam zrobić porządek. I po prostu te, które mają parę, to zostaną, a te, które nie mają, to do widzenia, bo już któryś raz, słuchajcie, się spieszę wychodząc z domu i nie wiem, ile czasu spędzam i naprawdę nie ma tej drugiej skarpetki. To już wiecie, mam takie pary, które wiem, że na przykład mam jedną taką parę w takim kolorze takiej firmy i już któryś raz szukam tej prawej i jej nigdy nie ma, więc jej naprawdę nie ma. Tak wiem, fascynująca historia, ale to są takie... takie małe rzeczy, dlatego ja na przykład, słuchajcie, muszę mieć porządek w domu, bo jak ja nie mam porządku w różnych rzeczach, to ja właśnie potem czegoś szukam, albo się spóźniam, albo się denerwuję. Ja lubię mieć porządek, lubię mieć wszystko, lubię, żeby wszystko miało swoje miejsce i było poukładane, bo wtedy, wiecie, ja mam taki wewnętrzny spokój, że nie wiem, jak szukam, jak chcę założyć zegarek przed wyjściem, to wiem, że on leży zawsze na stoliku, na tacy w tym miejscu, albo coś tam, nie? Tak samo w ciuchach właśnie. Jak zrobiłam porządek, to jakoś, wiecie, ostatnio, nawet dzisiaj miałam takie przemyślenie, że kurczę, tyle nie chodziłam w tym płaszczu i w tym dresie, a dzisiaj założyłam i super to wygląda. Miałam to cały czas w szafie, wszystkie te rzeczy, ale po prostu jak nie miałam tego dobrze poukładanego w garderobie, to o tym nie pamiętałam i wiecie, jak to jest. Potem się chodzi w kółko w jednej rzeczy. I dlatego dla mnie to też jest takie ważne, bo ja po prostu, jak mam wszystko uporządkowane, to potem mam, wiecie, więcej czasu, lepiej się ubieram, no wszystko, po prostu wszystko lepiej działa. I ja też naprawdę jestem silną zwolenniczką teorii, że jak się ma porządek wokół siebie, to ma się porządek w głowie. Bo jak się żyje w takim chaosie, w bałaganie, wiadomo, że każdy, słuchajcie, no każdy ma takie momenty, że ma bałagan w domu, bałagan w szafce, nie wiem, gdzieś tam. Ja mam bałagan w lodówce zazwyczaj, nie?
ale jak się żyje w takim permanentnym chaosie, to to się jakoś przenosi na nasze życie, bo właśnie to niby są takie niewinne rzeczy, ale tutaj czegoś nie możesz znaleźć, to się spóźnisz, to coś tam ci się obsunie, o czymś zapomnisz i tak dalej, i tak dalej. A jak człowiek ma jakoś to tak wszystko poukładane, to też tutaj i potem też tu. Jest tak jakoś spokojniej, stabilniej. Ja przynajmniej tak mam. I naprawdę, a mam wrażenie, że w końcu doszło do takiego momentu, że ten dom jest taki ogarnięty i uporządkowany, bo tak jak wam mówiłam, ja nie lubię takich porządków na pół gwizdka, że jak ja już robię z porządki, to muszę wszystko wyciągnąć, wymyć tą szafkę, poukładać te rzeczy i potem jest porządek, a nie tak, że tam wiecie, trzy rzeczy przełożę z lewej do prawej. A też przez to, że tak długo no tutaj nie mieszkaliśmy, tak? No bo wiecie, praktycznie te dwa lata pandemii, no to praktycznie dwa lata pandemii, więcej byliśmy na Mazurach niż tutaj, no lato też całe na Mazurach i po prostu wiecie, takie mieszkanie zostawione na pół roku, jakoś tak był taki okres, że pół roku po prostu tutaj nas nie było, wiadomo, że kurzy, brudzi, ale to też było tak, że przyjeżdżaliśmy na chwilę, żeby nie wiem, przeprać, przepakować walizki, wyjeżdżaliśmy, więc jakoś tak nie, no nie było czasu, bardziej żyłam tam niż tu. No i miałam wrażenie, że właśnie jest dużo takich przestrzeni niezorganizowanych, które kiedyś były, ale już się zabałaganiły i trzeba to było poukładać, a że ja właśnie potrzebuję takich gruntownych porządków, że wiecie, raz, a dobrze, ja jak coś robię, to lubię coś zrobić raz, a porządnie, tak? I teraz dopiero dochodzę do takiego momentu, że faktycznie mam tak, że nie wiem, i w kuchni, i w garderobie, i tu wszystko mam takie uporządkowane i od razu jakoś tak mentalnie inaczej się czuję i inaczej mi się żyje, inaczej mi się funkcjonuje. Nie wiem, chce mi się robić różne rzeczy, bo wiecie, jak jest bałagan, to też jest tak, jak nie wiem, bo się łazienkę całą zawaloną stertą prania, to po prostu nas to przytłacza i nie chce nam się tego robić. A jak robimy sukcesywnie i wstawiamy jedno pranie, jedno suszenie, wyjmujemy, a nie tak, że widzę cały dzień na przykład, tak? Bo ja tak mam, że ja nie lubię sprzątać w takim sensie, że na przykład miałabym teraz dwa dni myć okna albo tydzień sprzątać całe mieszkanie. Bo i też nie mam na to czasu i nie mam na to siły, żeby wiecie, całymi dniami sprzątać, więc ja to wygląda na vlogach, jak ja bym cały czas sprzątała, ale to jest tak, że to jest tylko jakiś, wiecie, taki fragment mojego dnia, bo raz, że mnie to relaksuje i to jest dla mnie taki czas, kiedy ja sobie mogę poukładać w głowie myśli, a przy okazji robię różne rzeczy. A po drugie po prostu, wiecie, to jest tak, że ja wolę codziennie poświęcić pół godziny na sprzątanie, niż potem właśnie na przykład, nie wiem, tydzień odgruzowywać dom, albo nie wiem, pół dnia sprzątać łazienkę, tak? Ja wolę właśnie sobie codziennie coś tam posprzątać, coś tam poukładać, tu wytrzeć blaty, tu umyć umywalkę, tu coś tam, tu umyć jedno lustro, niż po prostu potem na przykład poświęcać na to nie wiadomo ile. Ja tak mam. I mówię, mi też to tak daje taki spokój ducha, bo ja tak mam, że no wiecie, ja po prostu bardzo dużo czasu spędzam przy komputerze. Ja pracuję przy komputerze i ja też mam taką, coś takiego, że potrzebuję w pewnym momencie, wiecie, wstać, się poruszać, coś porobić innego niż tylko po prostu siedzieć z tym laptopem. I dla mnie to jest właśnie, i ja w ogóle nawet tak mam, że ja sobie robię takie małe przerwy, że na przykład załóżmy siedzę, nie wiem, 2 godziny przy komputerze i wstaję dosłownie na chwilę, żeby, nie wiem, załadować zmywarkę, załadować pralkę, nastawić, wracam do pracy, żeby, wiecie, tak na chwilę się oderwać, poruszać i wracam do pracy. I u mnie to, słuchajcie, najlepiej działa, bo ja i na chwilę się, wiecie, oderwę, też coś zrobię, mam takie poczucie, że tam, wiecie, w międzyczasie, nie wiem, tam się zmywa, pierze, czy coś tam robi. I u mnie to naprawdę super działa. Powiem wam, że nie mogę się napatrzeć na tą pogodę, jest przedziwna, jest jakaś taka w ogóle mgła. Niby mamy koniec marca, mówi się, że jak w marcu, jak w garncu, tak? O, tutaj widzicie, mam i marchewkę z groszkiem, i mój gulasz, więc zaraz pampuchy sobie zrobię. Jak macie Thermomixa, to bardzo fajnie się robią na waromie. Polecam wam.
Jak jeszcze nie próbowaliście, bo ja zawsze domowym sposobem robiłam tak, że wkładałam durszlak do garnka po prostu i wlewałam wodę i na to kładłam pampuchę, ale na Warromie się robią idealne. Także ja zaraz mówię, nastawię sushi crockpota. Tutaj też troszkę ogarnę, ale generalnie mam porządek i zrobię sobie obiad. I zmontuję ten haul, który nagrałam i wrzucę, żeby był na dziś. I obejrzę sobie Bridgertonów, bo wczoraj obejrzałam nie wiem, co, dzisiaj jest nowy odcinek Tajemnicy Zawodowej. Wczoraj się pojawił, ale dopiero po 12. A jestem bardzo ciekawa, co tam się wydarzyło, bo ostatnio był taki przełomowy, więc nie, obejrzę sobie Tajemnicę Zawodową. I wczoraj też zaczęłam oglądać Bridgertonów i słuchajcie, jak macie teraz taki okres, że właśnie jakoś się czujecie zestresowani, przytłoczeni wiadomościami, wojną i tak dalej. Większość osób ma takie myśli. To uważam, że ci Bridgertonowie to jest idealny serial, bo on jest taki lekki, taki trochę naiwny, ale taki wizualnie bardzo ładny i taki idealny na odciągnięcie wiecie, jakichś takich niepokojących myśli. Także dobra, to ja, o Jezu, 15 minut wam gadam. Kończę, zabieram się za obiad dla siebie i dla sushi. Dobra, słuchajcie, już dawno nie dementowałam plotek na swój temat, a teraz wam powiem, opowiem wam, bo niektórzy nie są świadomi, jak ludziom się nudzi w życiu i jak powstają plotki. W ostatnim vlogu powiedziałam, że ogoliłam sushi. No więc słuchajcie, mam teraz komentarze, że dlaczego nie pójdę z nią do fryzjera, żal mi na fryzjera, bla bla bla. Więc ja już to mówiłam kilka razy, ale to są właśnie ludzie, którzy szukają dramy tam, gdzie jej nie ma, a kompletnie nie wiedzą, o czym mówią. Zaczęłam sushi obcinać sama i wiele osób tak robi, ponieważ psy się stresują u fryzjera, a sushi to do niczego nie jest potrzebne, mogę ją golić sama. Kupiłam maszynkę i ją ogoliłam sama. Jak ktoś tego nie rozumie, to nie będę tego tłumaczyć, bo no po prostu widocznie nie jest w stanie zrozumieć, tak? Sushi nie chodzi do fryzjera, bo ją to stresowało za bardzo. Większość ludzi, którzy mają psy, które się boją albo są w podeszłym wieku, to rozumie. Druga rzecz, słuchajcie, teraz słucham, że się znęcam nad zwierzętami i że sushi ma rany na całym ciele. Więc słuchajcie, po pierwsze ogoliłam ją, ponieważ sushi ma te kaszaki na całym ciele. Na plecach ma takie duże i już dwa razy były usuwane, ale odrastają i generalnie w ogóle ją ogoliłam dlatego, że ostatnio jak byłyśmy u weterynarza, to pani jej wygoliła na plecach te miejsca, gdzie były te kaszaki, dwa takie, po prostu one się tam, no po prostu nieważne, żeby oddychały, tak? I miała dwa takie miejsca wygolone, więc stwierdziłam, że ją obetnę całą. I tak jak tutaj na przykład widzicie, ma takie, o, ma takie miejsca. Mamy na to maść, w ogóle dostałyśmy jeszcze taki płyn i smarujemy i wszystko jest ok. A po prostu, słuchajcie, to jest niewiarygodne, bo wiecie, żeby tak się właśnie rodzą plotki. Potem to jest właśnie, że ja się znęcam nad zwierzętami albo nie wiem co, ale chociaż, żeby to chociaż miało jakieś, wiecie, zaczepienie w, po prostu w rzeczywistości, jak już się wymyśla jakieś kłamstwa albo jakieś wzory, to żeby to chociaż było jakieś, wiecie, prawdopodobne, czy no nie wiem. Także tak, ogoliłam sushi sama, bo się nad nią znęcam i żal mi na fryzjera. Oto cała prawda. To jest tak głupie, że nawet w sumie nie ma co dementować, po prostu no głupota, po prostu głupota ludzi jest taka, że to nawet, nie wiem, w sumie chciałam coś wytłumaczyć, ale chyba stwierdzam, że nie ma co. Ale tak się właśnie rodzą plotki. I tak po prostu, jak słuchajcie, ludzie mnie pytają, jak być szczęśliwym, jak przyciągnąć pieniądze. No to właśnie, słuchajcie, jak się robi takie rzeczy, nie będziecie szczęśliwi. I nie będziecie mieć pieniędzy, bo to jest wszystko powiązane. To jest naprawdę wszystko powiązane. I naprawdę wszechświat wynagradza
i też daje, i też zabiera. Tyle wam powiem. Jak się robi takie rzeczy, to no nie będzie dobrze. Tyle wam powiem. Po prostu nie będzie dobrze. Chociażby z tego prostego powodu, że zamiast pracować nad sobą, nad swoim życiem lub nad zarabianiem pieniędzy, się siedzi i się wymyśla takie rzeczy i się traci na to czas, bo ktoś tam siedzi i myśli o mnie, a ja nawet nie wiem, że ten człowiek istnieje. Nawet nie wiem o jego istnieniu i jest mi to kompletnie obojętne. A ten człowiek poświęca mi czas. Także w sumie spoko. Także słuchajcie, jeszcze druga rzecz, że sushi ma za długie pazury. Też miałam, słuchajcie, przez jakiś czas falę komentarzy, że obetnij, bo mówię, że sushi tupie po panelach, no bo po podłodze jak chodzi, obetnij pazury, żeby nie tupała. Słuchajcie, to jest po prostu tak przerażające, bo naprawdę ktoś przeczyta taki komentarz i potem będzie próbował psu tak obciąć, żeby nie tupał. To jest po prostu... naprawdę szkodliwe, wiecie, bo serio, ktoś się naczyta takich rzeczy i potem będzie próbował to zrobić i to jest naprawdę, a uwierzcie mi, że nie wiem ile takich komentarzy skasowałam, więc naprawdę ludzie chcąc mi dokopać, naprawdę mogą spowodować, że ktoś zrobi swojemu psu coś złego. I sushi ma się dobrze, i zwierzaki mają się dobrze, i nie ma za długich pazurów. Nawet, wiecie co, nawet mi się nie chce po prostu o tym mówić i gadki właśnie. Sushi ma 16 lat, ma zmiany zwyrodnieniowe w stawach, jak pada albo jest zmiana pogody, to ona czasami te łapki aż tak stawia, tak wykrzywia. Ja też czasami tak mam, że jak jest jakaś taka zmiana pogody, to utykam na moją nogę złamaną, gdzie ja nawet tego nie widzę, ludzie mi zwracają uwagę. Tak po prostu jest, ale te wszystkie diagnozy przez internet są o kant dupy potłuc i zajmijcie się swoim życiem. Znaczy, możecie się zajmować nadal moim, to dla mnie są nadal wyświetlenia, jest drama, się kręci i tak dalej. Ja naprawdę mam to w dupie. Mówię to tylko jako taki pikantny tutaj element tej opowieści, bo wiem, że większość z was się takimi rzeczami nie zajmuje i nawet nie macie pojęcia, że takie rzeczy się dzieją, ale się dzieją. Ale się dzieją. I tak potem się rodzą plotki, fake newsy i tak dalej, bo ktoś coś gdzieś powie i potem kula śnieżna i potem ludzie naprawdę wierzą w najróżniejsze rzeczy. Tak to działa. Naprawdę tak to działa. I tak jak teraz się tyle mówi o fake newsach i rosyjskich trollach i tak dalej, część na pewno, ale część to są po prostu ludzie, którzy szukają zainteresowania w sieci i wrzucają jakieś rzeczy, piszą i po prostu chcą się poczuć ważni, że oni mają jakąś tam informację albo a ja wam powiem, że ona to coś tam, a on to coś tam i potem wiecie, się jarają tym, że wzbudzają zainteresowanie. Tak się potem rodzą takie różne plotki i różne rzeczy w internecie. Naprawdę, słuchajcie, tak to działa. Tak to powstaje. Także reasumując, tak. Żałuję sushi na fryzjera. No. I tak, naprawdę jestem z siebie bardzo dumna i mogłabym sobie przyznać medal ziemniaka za cierpliwość, co też dzisiaj napisałam na Instagramie, bo po prostu... Ludzie są zdebilali niektórzy, naprawdę to już ciężko głupotą nazwać, wiecie, nawet... Ciężko, naprawdę ciężko, bo to... Nie sushi? Powiedz. Tak. A w ogóle serio, właśnie podobno tak jest, że szczególnie, znaczy nie tylko shih tzu, podobno dużo piesków w podeszłym wieku im się robią jakieś takie kaszaki, pypcie, różne rzeczy, ale podobno shih tzu jest taką rasą szczególnie predysponowaną i właśnie mi mówiła pani, która strzygła sushi, że dużo shih tzu takich starszych, które przychodzą do niej, to właśnie mają jakieś takie różnego rodzaju
pypcie na starość. Ale ja też mam, wiecie, mi się na szyi takie różne robią i to już od dziecka miałam. To już też miałam usuwane i też mi odrasta. Tak jest po prostu. Ale... A ty powiedz, czekasz na obiad. No musisz poczekać, jeszcze ryżyk musi się ugotować, wiesz? Kochanie? No. Powiedz tak. Także taka, słuchajcie, naprawdę, że ja muszę tłumaczyć takie rzeczy. Jeszcze tylko wam pokażę, zobaczcie, to jest zdjęcie sushi zrobione rok temu, 1 kwietnia, po wizycie u fryzjera. To był łysy piesek. Tak znalazłam przypadkiem, mi się przypomniało. O matko, poodpowiadałam trochę na pytania, ale żółto. Może tak? No będzie żółto. No trudno. Poodpowiadałam trochę na pytania na Instagramie. Bardzo wam polecam śledzić mnie na Instagramie, bo to jest zupełnie inne. O, teraz się lepiej trochę zrobiło. Zupełnie inne doznanie niż tutaj. I sporo osób mi pisze, że tutaj leje z moich odpowiedzi. Bo niektóre pytania naprawdę. Ktoś zapytał, czy zamierzam się przyjaźnić z Tomkiem, co? Nie, czy zamierzam mieć jeszcze jakiś kontakt, więc odpisałam, że tak, wyślę mu kosz owoców i że myślałam o tym, żeby zakopać topór wojenny i wysłać mu kosz owoców oraz może bon do Home and UK, bo może mu czegoś w domu brakuje. No błagam, ja nie, i w ogóle mam pełno takich pytań, czy będziemy się przyjaźnić. Także jest ciekawie, jest wesoło. Więc dręczę psa. Mam się przyjaźnić z byłym. Nie pamiętam, co tam jeszcze ciekawego było. No, ale generalnie tak. Więc słuchajcie, zaraz zrobię sobie zieloną herbatę. Idę pod prysznic, zmyję makijaż, nakładam pielęgnację. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj nie ćwiczyłam, bo powiem wam, że po tych 2 dniach treningów ze sztangą, to jak siadałam na krześle, to nie mogłam wstać, dosłownie. Serio, po prostu czułam całe nogi, całą pupę, nogi, na nodze po prostu każdy mięsień czułam, więc naprawdę słuchajcie, sztanga jest świetna, bardzo wam polecam. Tak, i bardzo wam polecam śledzenie mnie na Instagramie, bo jest bardzo wesoło. I uwielbiam robić Q&A z wami. I najśmieszniejsze są głupie pytania, naprawdę. Tak, czasami tak, takie mam guilty pleasure. Ale oczywiście tych głupich jest mało, ale są zabawne. I zjem sobie, kupiłam sobie, nie chcę mi się iść, mam w sypialni jeszcze jedno ostatnie, jak są takie na Wielkanoc jajka, milki, takie po 4 pakowane w takich kartonikach fioletowych, jak na jajka. I w środku jest takie jajko z kremem i ostatnio to kupiłam, bo zazwyczaj są takie na zimę Oreo, one mi nie smakowały, a teraz kupiłam takie i zostało mi jeszcze jedno. I zaraz zrobię sobie zieloną herbatę, odpalę sobie Bridgertonów. Więc mogę to wymówić. I właśnie tajemnicę zawodową, bo w sumie miałam sobie coś obejrzeć, ale zaczęłam robić to Q&A i dopiero w sumie niedawno skończyłam odpowiadać na pytania. Jeszcze w międzyczasie zrobiłam sushi jeść i tak dalej. Załadowałam tutaj, rozładowałam zmywarkę, załadowałam. Jeszcze byłyśmy 2 razy na spacerku. Więc w sumie nic nie obejrzałam, także teraz wskoczę pod prysznic, zrobię sobie zieloną herbatę i właśnie obejrzę sobie ten jeden odcinek Tajemnicy Zawodowej i Bridgertonów. Tak, taki jest mój plan. I mam nadzieję, że pójdę spać. Pytaliście mnie też w Q&A, jak ja się teraz czuję i czy śpię. I właśnie dużo było, słuchajcie, takich komentarzy, że właśnie nie macie siły i tak dalej, to chyba jest po prostu też ten moment w roku, po prostu takie przesilenie,
I zmiana czasu też, więc ja Wam cały czas polecam witaminę D3, dobrze? D3, tak. Jak jest taki sezonowy właśnie brak energii, niezwiązany z niczym takim bardzo poważnym, to naprawdę to pomaga, a jeżeli pytacie o moje spanie, no to różnie, to jest bardzo różnie. Miałam już taki lepszy okres, a teraz to w ogóle mam tak, że po prostu już się, bo jakoś tak miałam, że wiecie, bardzo chciałam usnąć i właśnie czytałam ostatnio o tym, że podobno jak nie można spać, to nie można tak robić, że się człowiek zmusza do spania, że leżycie i próbujecie usnąć, gdzie ja, słuchajcie, zawsze tak robiłam i to faktycznie tak jest, że wtedy człowiek się najbardziej stresuje, jeszcze bardziej nie może zasnąć, że właśnie jak się kładziemy do łóżka i nie możemy spać, to trzeba, nie wiem, czy wyjść na chwilę, nie wiem, się przewietrzyć, czy cokolwiek. No wiadomo, też nie jakieś takie rzeczy, które nas, przeglądanie telefonu czy coś, co nas tak bardzo uaktywni, w ogóle już będziemy rozbudzeni, ale żeby sobie tego nie robić, a ja to właśnie sobie robiłam, wiecie, że tak kładłam się spać, nie mogłam i leżałam i się sama nakręcałam i teraz robię tak, że już się tak jakby nie dręczę, bo wiecie, o Boże, już ta godzina, a ja nie śpię, ta godzina, ja nie śpię i tak to było takie, taki kołowrót myśli. Więc teraz po prostu mam taką technikę, że o której usnę, o tej usnę, ale zawsze mam nastawiony budzik na tą samą godzinę i wstaję niezależnie co by się działo i też staram się nie robić drzemek, chociaż czasami naprawdę jestem tak zmęczona, że mi się zdarzy przysnąć, ale bardzo rzadko. I mam nadzieję, że to jakoś mnie wprowadzi na dobre tory, no bo już bez jaj, ile można. W końcu kiedyś tutaj ten organizm musi załapać, że trzeba spać. Ale ja przez to, że teraz mi się mega chce spać. Jest 20:30, ale tak za 2 godziny będę najbardziej rzeźka na świecie. No. A mówiłam Wam wielokrotnie, że ja po prostu nie mogę iść spać przed północą, bo jak pójdę, to się budzę o 1:00 i nie śpię do rana. Więc to jest dramat. No ale życie. Także taki jest mój plan na dziś. Idę jeszcze zaraz poczytać komentarze pod filmem, bo właśnie się opublikował. Jeszcze poczytam, co tam mi piszecie na Instagramie. O właśnie. Ja to muszę sobie z problemu. I życzę sobie i Wam dobrej nocy. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.